Cześć, witam was serdecznie, to ja, Nanek z kanału Ćpiemy po naszemu. Na streamach była taka teoria, że ciężko mi to idzie wszystko z powodu tego, że prowadzę streama i tam są jakieś dziwne, nie wiadomo co. Także okej. Zaczynamy i zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze się przełączymy na drugą kamerkę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Advance and take position. Move out and take position. Hostiles inbound. Jak on tam wszedł? No to już mamy jednego deda. Drugiego. Enemy recon aircraft in the air. Trzeciego. Nanek, spać, a nie siedzieć po nocach. Ej, nagrywam odcinek, świnio. A, siema. Dzięki. Liczę, ile wrzeg, bo stwierdzili, że jakby dostreamował, nie? Mhm. Że streamuję i przez to mi słabo wyniki idą. No to teraz nagrywam bez streamowania, tylko ze samym nagrywaniem. To na razie mam 2 do 5. Grałeś coś Battlefielda dzisiaj? Nie, tylko ten. Albo tylko BFA. No sobie partyjkę zagram jeszcze BFA, idę spać. Z pół do trzeciej. Koda grasz? No, koda. Był Peter dzisiaj? Nie było. Enemy recon aircraft in the air. No i dalej mi dobrze nie idzie. Powiem ci, przez to siedzenie po nocach się odzwyczaiłem od normalnego spania. Nie chce mi się teraz spać, tak bym spał potem do południa. Gorzej jak na pierwszą zmianę, no przyszłego tygodnia będę. Kurczę, coś za plecami byli. Ale mnie wystraszył. Tą betę kiedy wyłączają? Jutro. O 19 chyba. Mhm. No, wtedy będzie no, tylko BF.
Pograłem się to tylko koda troszeczkę, rano jeszcze. Jak ci się podobało? To powiem ci, że kiepsko. No kiepsko się gra, ale jest taki fame na to. Wszyscy się chwalą, o nowy kod, zobacz, bo to druga wojna. A seria to jest... No, od strony graficznej to jest kiepska gra moim zdaniem. A jeśli chodzi o taką normalną grę, to tam, wiesz co, to jest taka... Możesz tam kampić i nabijać, kurde, fragi za to. No takie... Befie musisz jakoś logistycznie troszkę pograć. Tam nic, tam przykampisz trochę, załatwisz. Jak w CS-ie, no, coś podobnego. Ale tu w ogóle, wiesz co, ta grafika już powiem dobra, ale nie dość, że tu jest taka teoria, że kto pierwszy strzela, ten pierwszy ginie. Druga rzecz jest taka, że ja akurat mam taki ten, cały czas ślepakami strzelam. No może teraz akurat się poprawiło. Ale tak, to cały czas same ślepaki. Cały czas coś, nie? No ta gra nie jest dobra, na pewno nie jest dobra, no. Tu się nie ma czym podniecać generalnie. Chłopaki chcą co grać, no ale... No dobra, idzie to nie grać, ale niech kurczę twórcy to poprawią, bo wiesz co... To jest naprawdę chory, nie? Co się dzieje? To jest tak z dużej chmury mały deszcz, bym powiedział. No. Że jest to strasznie mocno chwalone. A szczerze to wiesz, to dupy nie urywa, no. Przepraszam, ale dupy nie urywa. No nie urywa dupy, nie, nie. Ej, dwóch nas było i musiał mnie akurat nie zgasić. Trzeci rozumiem. Dobrze, to powiem ci, że już wolę Destiny niż to. Ta gra... Destiny też było takie... Nie, mi się podobało Destiny. Ale to trzeba mieć ekipę po prostu. Bez ekipy nie pomiesz. I ta gra na pewno nie jest warta 250 zł. Nie, no co ty, może jakieś stówkę. A, co ty, 50 zł? 120. Ale na pewno nie 250. Za stary silnik Quake'a trójki, no daj spokój. A jeszcze ta opcja, że wiesz, najbardziej mnie to denerwuje, że kto pierwszy strzela, tym pierwszy ginie. No i jakie moje staty? O, fuck! Trzecie miejsce. 11 kili do 21 deadów. Super. Po pompku miechołach. A może się namówisz, zagrasz ze mną jeszcze? W koda? No. A zaraz wejdę, czekaj. Tylko włączę BF-a. Wejdę, na ciebie zaczekam. No a tak mówię ci, poza tym, kurczę, no... Próbowałem jak coś tu poustawiać, jakieś takie, wiesz... Tak jakby mi się to widziało, jakieś bronie czy coś, ale tak to wszystko... Powiem ci, że ja miałem sobie to kupić, nie? No ja to, ogólnie. Ja to właśnie kupił i jest... Chłopaki, mówisz, zajebista gra, dobra, fajna, ale... Poważnie, miałem to kupić, bo goście chcą grać, no to myślę, kupię sobie. No ale dał mi Wiktor kod do bety, nie? Dobra, zagrałem. Już wiem, że tego nie kupię. No... Ja się ciebie nie dziwię, że tego nie kupisz, bo... No dupy nie urywa, no przepraszam, jeżeli kogoś obraża, ale dupy to nie urywa. Nie, może ktoś powiedzieć, że nie umie grać, no ale na przykład w BO3 to same odczucie mi jest, że lepiej grom. Lepiej się czuję z tym, że wiesz, jakoś mi tam lepiej idzie, a nie tu wychodzisz z każdego rogu i bach, leżysz.
Ale wiesz co, kurde, no, Battlefield nie jest tak zamknięty, no, to wszystko jest Co, takie. dołączysz do mnie, czy mam do ciebie dołączyć? Odiszą? Czekaj, jak to się w ogóle znajduje tutaj, siebie, w tej grze? Social. No, social, i cię widzę, i co I... teraz? No i klikasz na mnie i kwadratem powinieneś do mnie, do drużyny dojść. Chyba, że chcesz, żeby ja do ciebie doszedł. Czekaj, mogę cię zaprosić, tak? To party, invite. Coś takiego jest opcja. A czekaj, nie, jest join. No, to wbijaj, o, widzisz. Już mam, wbijam A do ciebie, zrywce no. mogłeś dużymi literami wpisać. A, pisałem tak na pałę, nie wiedziałem, jaki macie to. Dobra. Koszyku meczu. Deathmatch, nie? Nic tam. No, może być. Nic tam specjalnego nie muszę mieć. Dobra, gdzieś nas dobiło. A jeszcze w promocji kupił, bo za czekaj, 200. On nie wbiło nas. Wbiło cię? No mnie wbiło, a ciebie nie? Jakiś błąd był. Poczekaj, to wejdę. Take your weapons. Hunt the Nie enemy. macie na pewno? Nie. No faktycznie cię nie ma, dobra. Stay wary. Pick your shots. A faktycznie nie macie w tym. Wysłałem ci zaproszenie. No, czekaj, dostałem. Jesteś, tak? Czekaj. Ja jesteś. No, jestem. Czekaj, nie wywaliło cię? Nie, jestem w Jesteś. lobby. Dobra, spoko. Mam nadzieję, że teraz się nie wywali. Przytywanie miałem, jakiś tam błąd się pojawił. No ja akurat na szczęście żadnych błędów nie mam. No ale kurczę, amunicja to mam ślepe naboje. Poważnie. Ja tu idę z pompką. Team Deathmatch. Remember your training. Make us proud. To bieganie też mnie przeraża, masakra. Ja cię kręcę.
packing their bags. Raz się zmienił. Co, jak... Powiedz mi, jak pierwsze wrażenie, jak zacząłeś grać w to gra? To gra jest kiepska, no co innego mogę powiedzieć. No moje tak popatrzą w porównaniu do BF-a, a to... To no nie postarali się na grafice, nie? Strasznie się nie postarali. Tam był. To w ogóle przede wszystkim wszystkie granaty musisz ciepać, zanim gdzieś pójdziesz. No. Z każdego winkla granat musisz rzucić. Co tu jeszcze w tej grze? Zanim wyjdziesz, to najlepiej jak już byś nacisnął strzał. No, dokładnie. Poważnie. Model biegania jest popierdolony. Są popieprzony. Kurczę, trzy razy do niego szczelem nie idzie go trafić. Ja w ogóle najpierw zaczął w to grać, ja potem kurczę, tyle kasy, a tu w ogóle nie ma się czym zachwycić. Zwykło... No jakbyś się cofnął z 10 lat wstecz, no, zwykło taką wiesz, tandetną strzelanka, kurczę, w darmowych by była lepsza może. To mówisz, ten BF by był lepszy, nie? No jasne, że tak. Przepraszam. Co? Widziałeś to? Nie, to... No, to jest masakra jakaś. Kuźwa i zaczas mnie. Wiesz co, może jak dostałbym to za darmo, to może bym grał z chłopakami czasami, ale na pewno bym tego nie kupił. Nie kupił tego za cholerę. Akurat, że kto kupił, bo myślę, jak, wiesz, bo fame był taki na to, taki wow, fajny kod, nareszcie to na ziemię zejdzie i w ogóle, a to jest, nie wiem, bo to jest najpierw prywatną beta, no dobra, ale... Ktoś może powiedzieć, że nie umie grać. No może nie umie grać. Ale jakoś kurczę, więcej uciechy by chciał mieć z tego grania. No kurczę, muszę patrzeć, jakoś wymyślać taktyka, żeby... Żeby mnie nie wzięli za pierwszym strzałem. To jest masakra tutaj, no. Kurczę, ej, z tyłu szedłeś i jakim prawym on z tyłu mnie przyszedł i zaatakował. Jest też debilne. Ty idziesz se tutaj, tak, teraz idę i ktoś nagle z mojego respa mi przyjdzie.
A co jest najlepsze? Oni się już tak wyćwiczyli, że zaczynają do ciebie strzelać i legają, co nie? Oni nie wiedzą, gdzie wyjdziesz, po prostu już, no to jest takie... No ale jak pierwszy, ten lepszy? No, nie, no bo pierwszy... Jak pierwszy strzelisz, co nie? To pierwszy giniesz, to jest taka zasada, nie wiem, czy zauważyłeś. Mogłeś nie zauważyć. Poczekaj. Gdzie oni się wszyscy potracili? Kurczę. Dobra, wygraliśmy. Ale nie no, podsumowując ten krótki, rozumiesz, odcinek, to uważam, że to jest... Dużo jeszcze pracy przed nimi. Od siebie co, oni tego nie domagają, jak nie poprawią. To można powiedzieć, dostałeś prawie że finalny produkt, no. Graficznie to nie będzie lepiej wyglądało. No dobra, już to graficznie jakoś to przeżyje, nie? Ale niech pozmieniają, kurczę, te reszty, może nie? Będzie mniej błędów, no. No, no ale... Cześć, no dobra, może ten multi będzie zrąbany, a może poprawią kampania. Może kampania będzie fajna. Nie wiem. To zawsze tak było, że BF to jednak, wiesz, pod multi. No dobrze, a, no ale... Kos, no to kampania. Padasz w kodzie lepsza kampania? No tak myślę, że lepsza kampania niż w BF-ie. No ale w BF-ie to wiesz, no to wygląda, kurde, to wygląda, to tutaj to. Nie wiem, no. Zobaczymy. Może jeszcze ochota na jedną mapkę, czy... No możemy zagrać jeszcze na mapę, to szybko tu idzie, wiesz. Dobra, to spróbujemy jeszcze jedna mapka pyknąć. Z tego co wiem, to Quickpool też tego nie kupuje. Na premierę na pewno. No. To samo Wyvern. Tylko ja się tak dał namówić, jeszcze koda do bety dostaję późno. Team Deathmatch. Time to show what you're made of, soldier. No i tu od razu ci mówię, Audition, weź se pompka. Pompę? Pompę, tu pompę. Za chwilę. Bo tu nie ma żadnego innego sensu. A ty jesteś mojej tej? No jestem. Mhm. A ci świnie się już ustawili. O ty gnoju. No mówię. Ty no pompka i pompać. No tak se mapa stworzyli, nie? Praktycznie tu na tej pompce to jest kill za kill, nie? No ale czasem jest lepszy. Dobra.
ogóle jak chcę biec, to ja chcę cały czas biec, a nie... Przez... No to bieganie to jest popieprzone tutaj, popieprzone. Ej, kto biegł minuta? Czy 10 metrów? I z tobą. Ja nie wiem, jeszcze na żadnych zawodach nie widział nikogo, żeby ktoś biegł 10 metrów i stanął. I zaś 10 metrów i stanął. To... No, nie widziałem. Może ci... To jest sieczka, to jest masakra. Ci może twórcy BF-a tak mieli, no nie wiem. Albo to jakieś grubasy, co? Mają problem z bieganiem, no bo no nie wiem jak to... No i tu... Nie wiem jak to wytłumaczyć. Palec tu boli, otrzymaj tego kontrolera. No. Nie przyciśniesz raz, tylko musisz trzymać. Ale to i tak nic ci nie daje, bo ci puszczą w końcu. No. To jest chwila, tylko nie wiem, jakoś 5 sekund może biegniesz i zaś musisz naciść. Mówię ci, tak mnie zdenerwowali tym kodem, że... Kurczę, 3 razy w jego stronę shotgunem strzelałem. Nie trafiłem go. Ja pierdziel. Serio, jak po premierze ta w tej grze się nic nie zmieni, to... Nic się nie zmieni raczej. Jakieś tam kosmetyczne tylko zmiany, ale tak samo będzie wyglądało. A na hardkorze już tego w ogóle się nie wyobrażam. Jak to sobie oni wyobrażają. Jak oni sobie to wyobrażają. Ej, 8 do 11. Nie mam 6 do 6. No widzisz, bo jedziesz z pompką, nie? Nie, z jakiejś tam... tym. Aha, no. A, nie wiem co to jest, no. Kurde. A już prawie doganiałem. Kurcze. Już lego na ziemia, bo jest ciężko trafić go jak leży. Przypuszczam wynik będzie porówno, no. Ja nie wiem czy mi się coś lepiej uda. No chodź tu, ej, Kubuś. No już tego nie odzyskam, nie? Ta gra to jest... Aha, i skoczyli na mnie we dwóch. No spoko, dobra, to tam. Niech im jest. I teraz mam 17 do 14. Ej, to taka wymiana jak na teraz ten na YouTube robią, sub za suba. No poważnie, sub za suba. To tu też to jest. Radalec biegł z pompką, to jego zabija, no ale on obrażeniami też ginie, nie? Sub za suba. Targets.
kurde. Już prawie by kto nadrobił na dodatnie te, to zaś. Uciekaj, gościu. Uważaj. No. On się tam schował. Ja podleciał do niego. Tu mnie oczywiście. Żody mnie tu nie chciał zabić. Bardzo podejrzane. Jest, udało się. Wynik mam praktycznie 0-0. Mam i jeszcze pierwszy raz dzięki tobie, że jest troszeczkę spokojniejszy i mam 20-20. A, to jest... I no, praktycznie wyszło jak na 0, raz się mi udało. Nie? A ty w ogóle masz czwarty dopiero poziom? No, no tak też grałem, nie grałem w to. Mm-hmm. No to. Widzisz, raz chciał z tego skorzystać, no bo jednak ta gra kupiła, jak i w ogóle. No i to takie. No i nie jest tak zadowolony. No ja też nie, no to mówisz, to jest... Ja szczerze tego nie kupiłem, nie wydałem pieniędzy w błoto, nie? Dzięki. Nie no wiesz, no miałem to kupić faktycznie tak samo jak i ten, nie? Ale... No jeszcze był zły, że kurde tego kodu nie mam i w ogóle i ten i problemy były. Mam nadzieję, bo ich... Mam nadzieję, że po prostu z tym... Z przesyłką to mi przyjdzie normalnie na czas bez problemu. Przegięli z tym, bo w Empiku są zajebiście drogie gry. Daj ci 15%. Co to jest 15% przy cenach Empiku? Wiesz co, ja myślę, że będą jakoś się normalnie zachowają, że tam, nie wiem, na promocję do tej paczki wepchną koszulka, albo nie wiem, już kubek, albo czapeczka, wiesz, takie coś, no. Coś ten, nie? A oni ci tu wychodzą 15%. A czy się wiesz, co, jak zamawiałeś sobie pre-order Destiny, dostawałeś koszulkę w Media Expert. Widzisz, a tu nic. O, żeby było śmiesznie. A, nie widać. A ostatnią mapkę zagram i idę spać. Spoko, spoko. Ale też ten właściwie to zakończa tak pogromę ta ostatnia mapka i... zaś ta sama mapa. Chyba tak. I co, ten... Jakbyś tytuł tego filmiku oddał? Tego? No. Użeranie się z kod... Albo kot nie wypał? Kot nie wypał. O ty skubańcu. Który to taki?
Będziesz tu troszeczkę. O ty! O, patrzcie. Piat, psie. Mają cały czas w tym jednym miejscu. Ciebie jak idzie? A, kiepsko. Nawet pompką? Nawet pompką. Co tej mechaniki tej gry w ogóle nie czaję, to takie do... Nie wiem, no na... Double kill. Fajnie. Fajnie, ale mnie to... O, i jeszcze tu ze snajperką. No ty durniu. Ej, czujesz tu jeszcze ze snajperką siedzieć? No to już naprawdę, mo. No biegnij, 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 tak, biegnij. O ty durniu. Czy do 8. Pomściłem go. Nie, nie zdążę strzelić z pompy, jakbyś już mnie zabił. No, godam ci. Po pierwsze, mój ślepaki na pewno. Druga rzecz. Nie wiem, lagi są jakieś albo co? Aha, i jeszcze najskuteczniejsza broń to tu są granaty. Ja nie wiem, ile godzin trzeba pograć, żeby wyrobić, nie wiem. Co to teraz? Aha, jeszcze... jak ja tego nie prawię. Aha, i w tej grze, wiesz co ci powiem? Na przykład w normalnym życiu, jak człowiek dostanie w czacha, nie, to ginie. Tu nie. Tu rozumiesz, tym najgorszym są nogi. O, teraz popatrzcie, bo będzie powtórka. I olecę na gościa i wali mi w nogi i umieram. No i proszę, no. Logika Call of Duty. Nie wiem, jak to może w ogóle rywalizować z BF-em, to... No nie, nie, gdzie tam, to wiesz co, może z jakimiś tymi... z Paintem albo coś. Nie, ja teraz żartuję, ale... Kurczę, no... Nie jest to. Powiedz tak, grafika jest porównywalna z Quake'iem 4. Popatrz, jeszcze ogrołeś mnie. Zobacz sobie na tabeli wyników. Ten? No, jesteś jeszcze lepszy. Ach, zabił mnie. No, jestem ostatni.
prawda, ta gra się może znudzić. Monotonna jest strasznie. Czekaj, ja spróbuję inną bronią. O, on tu. Dobra, udało mi się dwóch ubić, ale wiesz... Chyba jeszcze ktoś granata walną. Gościa nie zabijesz za pierwszym strzałem, to leżysz. Nie, właśnie, wiesz mi się o co wydaje. Ostatnio graliśmy na streamie, to chłopcy się śmiali, że kto pierwszy strzela, ten pierwszy ginie. Ty gnoju, ty. Fajnie, nie? Aha, dalej jest, dalej jest tak na ostatnim miejscu. A nie chcę nic mówić, mam wyższy poziom od ciebie, nie? Tu mi by wiesz. O, teraz ją, patrz. Tyk, tyk, tyk. Ale tam biegłem z tyłu za tobą. Czekaj, ile on strzałów? 4 strzały. Ja, żeby go trafić, to bym musiał z 24 walnąć. No, wyłączam to. No, spoko, ja też to kończę. To trzeba pograć BF-a wieczorkiem. No. Jutro to się opanuje. Dobra, no to trzymaj się do to na razie. No, dzięki za wspólną gierka. No, Jezu, jeszcze na razie. Na razie, cześć. Także sami widzieliście, szło mi jak szło z tą grą. No nie wiem, co powiedzieć. Patrząc po tej grze, potem... Naprawdę trzeba mieć wielkiego farta. Tak mi się wydaje. Jest, mówię wam, jest mi ciężko w to grać. Serio jest ciężko w to grać. Siedzę już ile jest godzin. Ten filmik już ma 40 minut. I no dobra, pora, tam akcji się udało. I to jest strasznie zaskoczony. To się mi udało. Wiecie. Cośmy tu ciekawego dostali. Albo nie w tej klasie. To... Nie wiem, nie będę teraz tak oglądał. To w którejś klasie tam była. I co mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że jak gra wyjdzie, to po pierwsze wszystkim skasuję wszystko.
i zaczną wszyscy od nowa i poprawią. Poprawią to, że jak ktoś, nie wiem jak to nazwać. Czasem jest tak, że na przykład ja pierwszy strzelam i pierwszy gina. Aha, i niech poprawią to, że śmierć się zadaje w tym obrębie, nie w nogach. Bo jeżeli ktoś leży i wali jej w nogi, to ja nie wiem. To mu ta broń od podłogi się odbija i kule lecą do góry. Nie wiem. Dobra. Tyle. Tyle mam do powiedzenia. Zobaczymy co dalej. Także dziękuję wszystkim. Łapka w górę, łapka w dół. Subskrypcja, jak ktoś nie zasubskrybował. Widzimy się na następnym odcinku.